Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę to licznik rowerowy od IGP Sportu, model IGS 630 wersji S. Wersja S to jest wersja odświeżona, bo wersję IGS 630 miałem okazję już testować mniej więcej rok temu i wtedy właśnie zaczęła się moja przygoda z licznikami IGP Sportu, gdzie już nieraz wspominałem, że wydawało mi się, że to będzie jakaś taka chińska MP4, bo tak mniej więcej wizualnie to wygląda, ale funkcje działania były na bardzo przyzwoitym poziomie i dzisiaj Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda na młodszym bracie, bo licznik został nieco odświeżony. Niestety jak pierwszy raz usłyszałem o tym liczniku, tym nowym, miał on przejść jakiś facelifting. Niestety jeżeli chodzi o facelifting, to wizualnie nic się praktycznie nie zmienia. Jest on bardzo, bardzo podobny, zbliżony do poprzedniego modelu, ale funkcje już są nieco inne. Zaczynając od samego początku, dla przypomnienia, licznik jest o przekątnej 2,8 cala, czyli już niemały wyświetlacz. Jest on w wersji kolorowej. Wraz z licznikiem przychodzi między innymi uchwyt dodatkowy, taki na wysięgniku. Dokładnie taki jak ten, gdzie możemy sobie wtedy licznik założyć przed kierownicę, aby było bardziej aero, ale powiem szczerze, że jeżeli chodzi o takie praktyczne funkcje, to po prostu jest to lepiej widoczne, bo w momencie, kiedy mamy na mostku, to musimy bardziej zadzierać głowę w dół, a jak mamy go tutaj w tym momencie, no to jest on dla nas lepiej widoczny. Jeżeli chodzi o sam uchwyt, to są takie same mocowania jak do Garmina, więc jeżeli ktoś preferuje inny typ uchwytu, to może sobie oczywiście zakupić garminowski z jakimiś tam patentami, bo na przykład tutaj, tak jak w tym mostku, jest system blend i tak naprawdę może tutaj do tego mocowania można założyć dodatkowy uchwycik na wysięgniku i wtedy to będzie sobie tam ładnie wystawało bez żadnych takich dodatkowych uchwytów. No ale to są już tam kwestie indywidualne. Oprócz tego przychodzi jeszcze smyczka, która może nam posłużyć do tego, jako dodatkowe zabezpieczenie do tego licznika, w razie czego jakby nam wypadł z uchwytu. Przychodzą dwie szybki, kabelki do ładowania, instrukcja obsługi bardzo obszerna, bo na ponad 200 stron, ale niestety nie ma wersji języku polskim, lecz na stronie IGP Sportu język polski jest jak najbardziej dostępny. Licznik katalogowo kosztuje 1249 zł na chwilę obecną. Jest on o 250 zł droższy od swojego starszego poprzednika, ale licząc 50 zł, ponad 50 zł, to jest chociażby sam uchwyt, czyli taka sam uchwyt, czyli którego w poprzednim zestawie nie było, a teraz różnica wtedy wychodzi głównie 200 zł. Za te 200 zł teoretycznie głównie zyskujemy przeliczanie trasy i segmenty oraz trochę chyba mocniejszą baterię, bo tam potrafi wytrzymać nawet do 50 godzin. Nowe mini odświeżone, trochę jakby lepszą stabilność, no i lepszy zakres, jeżeli chodzi o system działania GPS-u, chociaż nie pamiętam, żeby poprzednia wersja jakoś sobie źle radziła z GPS-em, ale tutaj jest odświeżony procesor i w ogóle wiadomo, teoretycznie nowsze to lepsze. Dobra, może czas odpalić liczniczek. Odpalamy lewym górnym przyciskiem. Czekamy chwilę i ta chwila na szczęście nie trwa długo, bo od razu przechodzi nam tutaj do głównego menu, które jest odświeżone. W lewym górnym rogu, sorry za tą rękawiczkę, ale jakoś tam starą ten wytrzasnąłem, na szybko dzisiaj się ubierałem. W lewym górnym rogu mamy poziom sygnału. Dawno licznika nie uruchamiałem, bo pewnie z tydzień czasu, więc może to chwilę potrwać. Godzina, takie standardowe rzeczy jak bateria. Tu możemy sobie zmieniać tryb. O, już sygnał i tak został złapany, więc i tak szybko, jak po takiej przerwie. Możemy sobie zmieniać, jaki mamy rower. Są takie główne informacje. Nie da się ukryć, że troszeczkę było to chyba wzorowane na Garminie. Jest na przykład ostatnio wgrana trasa, którą wgrałem sobie już w domu za pomocą oczywiście telefonu, gdzie mogę Wam zaraz też to pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Przykładowe jakieś tam treningi, oczywiście jeżeli mamy trening Pixa, to też możemy sobie tutaj te treningi zgrywać. Jest historia, są już na pulpicie różne opcje, które możemy tutaj sobie zmieniać. Jest nawet pogoda i ja niestety teraz zapomniałem włączyć
Zapomniałem włączyć w telefonie aplikacji, dlatego ta pogoda się teraz jeszcze nie zsynchronizowała, ale jak tylko ją włączę, to nie będzie żadnego problemu. Jeżeli chodzi o ustawienia, to zawsze powtarzam, że licznik IGP Sportu jest bardzo prosty, intuicyjny i tak naprawdę nie potrzeba żadnych dodatkowych instrukcji, wszystko możemy sobie ładnie ustawić. Nie ma tutaj skomplikowanych rzeczy. To, co najbardziej na pewno kuje w oczy, to tłumaczenie, a szczególnie tego czujnika, gdzie ja pisałem nawet do IGP Sportu, że mogliby zmienić na czujnik. Tutaj brakuje i po prostu takie pierdoła, no ale niektórzy wiem, że będą się tego czepiać. Mówię, jest dużo opcji, ale te opcje są naprawdę proste. Jeszcze możemy sobie wyjść do innego menu i to wygląda teraz w ten sposób. Mamy informację, kiedy jest wschód, zachód słońca, sparowane czujniki, jakie teraz są. To, co wskoczyło, chyba nie było wcześniej, a przynajmniej na samym początku, to to, że możemy sparować sobie oświetlenie. Więc naprawdę fajna opcja. I tutaj też z tego pola można zmienić na przykład podświetlenie, czy ma być automatyczne, czy ma być jaśniejsze, ciemniejsze, oraz skalibrować powiedzmy wysokość, ale wysokość tutaj, jeżeli chodzi, łapie na dosyć przyzwoitym poziomie. O, nawet u góry pokazuje, ile jest stopni. Dobra, wróćmy sobie do tego podstawowego menu, które się jest samo uruchomienie. Podstawowa rzecz jeszcze, bo wspomniałem, że licznik kosztuje 1249 zł, ale że po obejrzeniu mojego filmu spodoba Wam się ten licznik, albo ogólnie będziecie słyszeli jakieś dobre, pozytywne opinie o tym liczniku i będziecie go chcieli kupić, to macie kod rabatowy 10% na sklepie Trezado. 10%, to zbliżamy się praktycznie, to mamy 125 zł. Taniej, czyli zbliżamy się do kwoty 1100. 1100 myślę, że to jest też bardzo dobra kwota. Porównamy sobie dzisiaj ten flagowy licznik do Garmina oraz do Wahoo. Czy faktycznie warto kupić takie urządzenie? Trochę się wstrzymywałem z tą recenzją, bo czekałem na odpowiedź z IGP Sportu i miałem nadzieję, że też wskoczy drobna aktualizacja, bo posiada on kilka drobnych błędów wieku, jak to się mówi, dziecięcego. Tak często właśnie mówią garminowcy, nawet jak licznik już ma powiedzmy premierę pół roku, to on nadal posiada błędy wieku dziecięcego, ale to szczegół. Ja ten licznik mam gdzieś od około miesiąca. Premiera oficjalna w Polsce była z tydzień, może dwa tygodnie temu. Jest już w polskiej sprzedaży, w polskiej dystrybucji, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście może taki licznik nabyć. Ja nikogo oczywiście nie zmuszam. Jeżeli po prostu stwierdzicie, że ten licznik jest dla Was, to oczywiście możecie skorzystać z kodu rabatowego 10%. Dobra. Ja już mam wgraną trasę. Trasę wgrywa się bardzo prosto z poziomu telefonu. Wystarczy wejść w aplikację, odnaleźć sobie ją wcześniej. Odnaleźć sobie ją wcześniej zapisaną na Strawie bądź na komucie, przerzucić ją do urządzenia, jest naprawdę bardzo proste. Jeżeli nie macie komuta bądź Strawy, możecie ją oczywiście wyrysować z poziomu aplikacji, to też działa dosyć przyzwoicie. I wybrać teraz w urządzeniu ją. Teraz można sobie wybrać to z poziomu urządzenia, nawigacja, trasy. Trochę mnie to boli, że nowe trasy nie wgrywają się na samą górę, tylko jest to u samego dołu, więc po prostu tak to jakby trochę powiedzieć to od dupy strony, ale dobra. Wgrywamy, nawiguj, pyk, wszystko działa przyzwoicie. Jeżeli chodzi o same działanie licznika, działa naprawdę bardzo szybko. O, można nawigować do punktu początkowego i ja tu zalecam za każdym razem klikać nie, bo nawet jak wybierzemy sobie opcję, że nie, to on i tak będzie chciał sobie przejrzeć tą trasę tak, żeby nas poprowadzić właśnie do tego najbliższego, powiedzmy, punktu. O, już widzicie? Nie jestem na trasie, a już pokazuję, jak na nią natrafić, więc spoko. Z funkcją taką, że jeżeli wybierzecie tak, to on niestety, nawet jak przyjedziecie blisko punktu startowego, to on dalej cały czas będzie chciał Was nawigować do tego punktu startu, więc tak sobie zakoduje w głowie, nawet jak już będziecie na trasie, to on dalej będzie chciał Wam tą trasę przejść. Taka pierdoła, więc dlatego zawsze zalecam póki co klikać nie. Oczywiście może aktualizacje kiedyś to zmienią, ale
na razie póki co tak jest. Jeżeli ktoś chce więcej szczegółów odnośnie poprzedniego na przykład modelu, który jest bardzo zbliżony, to zachęcam do obejrzenia filmiku, który prezentowałem rok temu. Będziecie też mogli sobie zobaczyć, czy dużo się zmieniło, czy dużo się zmieniło też moje zdanie. Bo zdanie oczywiście można zmienić. Ja w tamtym filmiku właśnie wspominałem, że mi w tym liczniku brakowało najbardziej opcji właśnie nawigowania, czy przeliczania trasy i segmentów. I teraz to ma, więc fajnie. Pewnie może też co niektórzy zauważyli, że mam dosyć grube opony zamontowane w tym rowerze. Dokładnie Continentale Race Kingi w rozmiarze 29x2.0. Zmieściły się one. Tak tylko pokażę na szybko. Nie będę nic więcej na razie póki co w tym filmie o tym mówił, bo dzisiaj będzie o liczniku. No to co? Jazda! Trochę się nagadałem. Czas przejść teraz do praktyki. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu, bo nie wszystko zawsze jestem w stanie odpowiedzieć od razu w filmie. Ale zobaczcie, co tu się stało, jaką miejscóweczkę znalazłem. I to wszystko dzięki planowaniu trasy. Tutaj nigdy jeszcze nie byłem, więc stwierdziłem, że zaryzykuję dzisiaj wjadę gdzieś głębsze tereny. Są dosyć wymagające, bo jest dużo nieutwardzonych terenów, ale one póki co mi się sprawdzają, więc może zrobię zaraz osobny film o pierwszych wrażeniach. A póki co czas podsumować test IGP Sportu IGS630. Ale zanim to zrobię, to zapomniałem wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. Wraz z licznikiem przyszła mi lampeczka model TL30. Jest to nowość od IGP Sportu. Jest to lampka z funkcją stopu, która kosztuje 129 zł. I powiem Wam, że ogólnie lampka sama w sobie jest bardzo ciekawa. Teraz mam włączony tryb własny, ale posiada jeszcze jakieś inne tryby. Tryb wiadomo stały. O, taki oczowalny, bardziej oczowalny i to jest mój tryb, który teraz sobie sam ustawiłem, bo ku mojemu zdziwieniu, na początku nawet nie wiedziałem, ale lampka posiada funkcję Bluetooth i automatycznie może się łączyć z tym licznikiem, co jest naprawdę bardzo fajną opcją. Można włączyć, wyłączyć tryb stopu, można wyłączyć tryb oszczędzania energii, że gdzieś staniemy na przykład i ona sobie za 2-3 minuty się powiedzmy wyłączy. Na początku właśnie mnie to wkurzało, że takie coś istnieje, bo twierdzę, że nawet powiedzmy teraz jadąc sobie gdzieś, nie wiem, w nocy nagle się zatrzymam, bo coś się stanie, stanę na uboczu i to mi zgaśnie i to nie jest dobra opcja, ale tą opcję można oczywiście wyłączyć, jest ona w pełni do skonfigurowania. I co najlepsze, tak samo jak licznik, tak i właśnie ta lampeczka ma bardzo długą żywotność baterii, bo wytrzymuje nawet do 50 godzin, co jest dosyć sporym wynikiem. Ja niestety w chwili obecnej nie byłem w stanie przetestować, czy faktycznie tyle wytrzyma, ale powiem szczerze, że naładowałem ją jakieś 2-3 tygodnie temu. I jeszcze ustawiłem tryb własny i ona ma jeszcze 60%, więc naprawdę wytrzymuje bardzo dużo. Dodatkowo funkcja stopu to też bardzo fajny bajer. Ja to wyłączyłem, bo mi absolutnie to nie jest potrzebne, ale ktoś jak jest gadżeciarzem, to na pewno jemu to się przyda. Że myślę, więc 129 zł to jest naprawdę fajna opcja, tym bardziej, że lampka bardzo mocno świeci. Może jak się uda, to zrobię może jakieś porównanie z lampką Bontragerowską. I oprócz tego, że mocno świeci, fajnie, że ma Bluetooth. I też jest opcja taka, że jest trochę bardziej widoczna na boki. Że ona nie jest widoczna tylko i wyłącznie z tyłu, ale od boku też jest tutaj zasięg. Więc to też naprawdę jest bardzo dobrą opcją. Jedyny minus tej lampki na początku, co zauważyłem, to to, że uchwyt nie był do końca stabilny i w momencie, tam jest taki dziubek i w momencie, kiedy ona tam wchodzi, w tym momencie ona się zatrzaskuje
i na początku nie było to bardzo stabilne. Teraz trochę dostało syfu i no nie boję się o to, że ona wypadnie, ale na początku troszeczkę się bałem, ale pisałem do IGP Sportu i w grudniu ma wyjść jeszcze jakiś specjalny dodatkowy uchwyt, który będzie miał mocowanie na dętkę, więc też jest to bardzo fajna ciekawostka. Właśnie, jak już wspomniałem, że pisałem do IGP Sportu, to też pisałem do nich w sprawie licznika, bo posiada on parę nieścisłości, między innymi segmenty. Segmenty są pokazane nawet na opakowaniu, że coś takiego istnieje. Było to zapowiadane na stronach, na wszystkich mediach społecznościowych, aczkolwiek tego nie ma. I z tego, co się dowiedziałem, to póki co jest to w zagranicznych opcjach, bo jedna osoba odpowiedziała mi, gdzie normalnie wejść w opcję, gdzie to ustawić, jak to się wybiera. Druga osoba znowu mi odpisała, że w Polsce jeszcze tego nie ma, że pracują nad tym i będzie to w najbliższej aktualizacji. Dlatego czekałem trochę z recenzją tego filmu, bo chciałem zobaczyć, jak to działa. Ale wiem też jeszcze jedno, że ten licznik nie będzie automatycznie pobierał segmentów ze strawy, jak robi to na przykład Garmin czy Wahoo. Są to segmenty, że tak powiem, własne. Czyli sami możemy wyznaczyć odpowiedni odcinek i on sobie ten nam segment będzie pokazywał podczas jazdy. Jest to dobre i niedobre. Niedobre z tego powodu, że no, jesteśmy czasami przyzwyczajeni do automatyzacji i jak fajnie, że Garmin i Wahoo robi to za nas, aczkolwiek wiąże się z tym, że musimy mieć wykupioną opcję premium w Strawie, żeby te segmenty faktycznie się pokazywały. Tutaj możemy to zrobić na własną rękę, czyli nie musimy kupować płatnej subskrypcji Strava. Możemy po prostu sobie zobaczyć, jak to wygląda na podglądzie i wyznaczyć to w IGP Sporcie, co jest to delikatnym plusem, ale no to wiadomo, kto co lubi. Kolejną rzeczą, jaką pisałem do IGP Sportu, to to, że jest u mnie delikatny problem z połączeniem pomiaru mocy. Łączyć się łączy, nie ma z tym problemu, ale co jakiś czas zrywa połączenie, zrywa na około jakieś tam 5-10 sekund i przez ten okres nie pobiera mi danych kadencji, jak i mocy. Podejrzewam, że 95% z Was nie korzysta kompletnie z pomiaru mocy, ale ci, co korzystają, mogą mieć z tym problem. Odpowiedzieli mi, że z innymi jakoś miernikami mocy do tej pory nie było problemu, między innymi z Precision coś tam. Mają to sprawdzić i z Inpeakiem mają to poprawić. Generalnie ten sam błąd był na przykład w modelu PSC300, on też był bardziej odczuwalny. Po jakimś czasie wyszła aktualizacja, gdzie faktycznie to zostało naprawione. Tam potrafi zerwać na sekundę, powiedzmy, połączenie, ale no to już jest sekunda, która może nie mieć aż tak wielkiego znaczenia jak 5 czy 10 sekund, które już później na wyniki jakoś mogą się przekładać. Ale to jest dla maniaków cyferek taka ciekawostka. Jeżeli chodzi o tętno czy inne czujniki, to myślę, że nie będzie z tym problemu. Dobra, teraz tak, konkrety. Plusy, minusy. Jak to ma się do Wahoo i do Garmina? Plusów jest wiele. Plusów jest na pewno to, że bardzo długa żywotność baterii, nawet do 50 godzin. Podejrzewam, że te 50 godzin nie wytrzyma, ale myślę, że ze 40 powinno spokojnie dać radę. Plusem jest dosyć spory wyświetlacz, bo 2,8 cala, ale minusem jest to, że nie jest on tak super czytelny. On teraz ma tutaj założoną oryginalną folię błyszczącą. To jest folia, która przychodzi w zestawie. Ona jest tylko teoretycznie do transportu, i ma tutaj taki dziubek. Ja zawsze ten dziubek sobie po prostu odcinam i pozostawiam, żeby po prostu było. Chociaż w zestawie jest szkiełko, które też można byłoby założyć. Ja tego ogólnie nie preferuję. Wolałbym zamontować tutaj matową folię, która na pewno poprawi jakość wyświetlania, która poprawiła mi na pewno w modelu BSC300. I to wyświetlanie byłoby podobne do Garmina wersji Solar, bo Garmin w wersji zwykłej, a w wersji Solar trochę się różni od tego wyświetlania i byłoby tutaj na przykład bardzo, bardzo podobne. Więc to przy okazji wspomniałem o minusie, że wyświetlacz nie jest tak dobrze widoczny, aczkolwiek nawet w okularach w słoneczny dzień nie ma jakiegoś tam problemu. Fajnie, że poprawili ślad,
że wyświetla się na zielono. Ten zielony jest taki bardziej wyraźny i to też lepiej wpływa na jakość obsługi tego urządzenia. Jeżeli chodzi o jakość obsługi tego urządzenia, to na pewno przyciski. Tu widzieliście, że włączyło się auto uśpienie. To też jest plus i minus, bo jak sobie położymy go gdzieś i on będzie bez ruchu, to automatycznie auto uśpienie się gdzieś tam wyłączy, powiedzmy po 5 minutach, to zależy ile sobie ustawicie. Minusem jest to, że nie można jak w Garminie i w Wahoo samemu ręcznie wyłączyć urządzenie i włączyć je w odpowiednim momencie. To na przykład dla ultrasu, gdzie tam lubią sobie pospać, robić dłuższą przerwę, to jest fajne. Tutaj mamy to, powiedzmy, automatyczne, w Garminie i Wahoo robimy to ręcznie. Jeżeli zrobimy to ręcznie, wyłączymy, to niestety wszystkie dane nam się stracą. Tak, przyciski. To jest na pewno duży plus, bo działają one dużo lepiej niż w Garminie. Są takie, że czucie pod palcem. W Garminie są one jakby trochę takie luźnawe i no, mi nie zawsze dobrze się obsługiwało. To powiem szczerze, że ciężko było mi je natrafić, wyczuć i w IGP Sporcie działa to lepiej. Czujnik, jeżeli chodzi o oświetlenie, możemy ustawić sobie automatyczne opcje. Fajnie, że kompatybilność z Garminem, gdzie możemy zastosować jakieś inne uchwyty. Oczywiście plus za przeliczanie trasy, bo to działa. Działa to dosyć przyzwoicie. Według mnie działa trochę to lepiej niż w Garminie, bo po prostu jest tak, że jeżeli gdzieś odjedziemy od drogi, to jeżeli jest to gdzieś w miarę blisko, to każe nam zawrócić. Jeżeli będziemy jechać gdzieś obok jakąś drogą, no to każe nam, powiedzmy sobie, wziąć i zjechać z powrotem na trasę. I naprawdę działa to przyzwoicie, nie jest to denerwujące, jest to w miarę intuicyjne. Nie działa tak dobrze jak w Wahoo, bo na przykład nie możemy wybrać opcji, czy chcemy, żeby to były drogi bardziej szosowe, czy gravelowe, MTB. Tutaj akurat nie ma możliwości wyboru, tylko po prostu sobie nam gdzieś tam to samemu jakby tam przelicza. Działa to szybciej i sprawniej niż w Garminie. Nie działa to tak dobrze jak w Wahoo. Myślę, że Wahoo do tej pory było najbardziej takim pod tym względem licznikiem, który się najbardziej sprawdzał. Kolejne plusy to stabilność. Jeżeli chodzi, no nie licząc tego małego, nie licząc póki co tej małej wpadki z pomiarem mocy Inpeaka, to licznik działa szybko, szybkie uruchamianie, szybkie łapanie sygnału. Ostatnio się zdziwiłem, że no, Wahoo na przykład szybko się nie uruchamia, ale zwyczajowo szybko łapało sygnał, ale coś po aktualizacjach ostatnich Wahoo się pod tym względem skiepściło. Przełączanie naprawdę jest, to wszystko szybkie, sprawne, nie ma z tym najmniejszego problemu, nie ma opóźnień, nie ma lagów, więc jest ok. Działa to przyzwoicie. Ma kilka jeszcze takich rozbudowanych opcji, jak chociażby właśnie Climb Pro, które też może nie wygląda super jak w Wahoo czy w Garminie, ale wygląda, tam już pokazuje też jakieś tam procenty, kolory, to też już jest fajne. Nie ma też opcji, aby na przykład wyznaczyć sobie, czy mają to być górki małe, duże, średnie. Póki co chyba nie ma, ale może to też zmienią. Bardzo przyzwoicie działa przesyłanie teraz z aplikacji takich jak Komoot czy Strava. W przeciwieństwie do Garmina, który ma cały czas z tym jakiś problem. Raz działa, raz nie działa, to tak jak powinno być. No nie wiem, tak z minusów jeszcze jakiś. Z plusów i minusów, które mi się jeszcze przypomniało, to z plusów to największy plus jego to chociażby zasięg, a dokładnie zasięg GPS. Bardzo ładnie radzi sobie w zalesionym terenie, tak jak tutaj na przykład widać. Jeżeli są korony drzew ponad nami, nie ma jakichś tam mega przeskoków, że jedziemy z prędkością 20 km na godzinę, a nagle pokazuje, że jedziemy 15, a później 25, albo sygnał się na chwilę zgubi. I tutaj zasięg na pewno działa dużo, dużo lepiej niż w Garminie, jak i chyba w Wahoo Roamie V2, gdzie jest tam zasięg dwuzakresowy. Ostatnio no, miałem możliwość pokorzystania z Wahoo i powiem szczerze, że szału to nie zrobiło i naprawdę IGP Sport mogę śmiało powiedzieć i się tego nie boję, że na pewno dużo lepiej, dużo lepszy ma zasięg, jak i przeliczanie trasy niż w Garminie. Dobra, ale z minusu, bo to też
Minus jeden taki to powiadomienie o skręcie. Ono działa z jakbym takim, można powiedzieć, opóźnieniem. To jest tak, że na przykład mamy już skręcić, a on pokazuje, że mamy jeszcze jakieś 15-20 metrów. Ten problem zgłosiłem do IGP Sportu i z tego, co oczywiście zapowiadają, że mają to poprawić. No, to tyle. Minus trochę jakby tak wizualny. To oczywiście będą kwestie gustu, ale te ramki mogłyby być troszeczkę mniejsze. I albo być wtedy jeszcze większy wyświetlacz, albo po prostu całość, no pewnie nie dało rady zmniejszyć, no. Wiem, że część osób będzie miała trochę pretensje do IGP Sportu, dlaczego na przykład nie dali tych opcji w poprzednim liczniku, choć zapowiadali. Nie zagłębiałem się, ale domyślam się, że po prostu były to kwestie software'owe i może, nie wiem, procesory, które zostały użyte do tamtego urządzenia, nie były na tyle odpowiednie, aby wprowadzać jakieś takie dodatkowe modyfikacje i było mocno, może by to było za mocno obciążające, dlatego musieli wydać nowszą wersję z końcówką S, czyli nie wiem, super, że teraz wszystko będzie działać super. I jeżeli by porównać teraz do Garmina i Wahoo, licząc powiedzmy już nowe serie, czyli Wahoo Bolt, no Wahoo Roam V2 kontra, no nie wiem, nawet Garmin Edge 540, tak? Bo nie licząc już 530, która już jest starym modelem, ma jakieś tam swoje plusy i minusy i można znaleźć w tańszych kwotach, gdzieś tam około 1000 zł, a podejrzewam, że nawet i poniżej. Ale porównując do tych nowszych wersji Garmina i Wahoo, myślę, że IGP Sport jest bardzo dobrą konkurencją dla tych urządzeń. Ma prawie wszystkie opcje, co mają tamte liczniki. No nie zagłębiając się już powiedzmy w Garminie, gdzie na przykład no jest ich jeszcze więcej, chociażby tam stamina, jakieś opcje pomiaru mocy, cycling dynamic, możliwość, nie wiem, w MTB, gdzie mierzyć długość lotu, tam jest szereg rozbudowanych opcji, ale to wszystko, no według mnie czasami są to zbędne bariery, ale są. Jeżeli ktoś jest naprawdę gadżeciarzem, to myślę, że może celować w Garmina i pobawić się w wszystkie te opcje. Jeżeli ktoś lubi prostotę, to na przykład Wahoo też jest bardzo fajnym urządzeniem, tylko że w ostatnim czasie mało się rozwijającym, jeżeli chodzi o względy liczników. Rozwinął się na tyle, że poprawił menu, które było proste, zrobił, że jest jeszcze prostsze, ale ostatnio coś tam przy tych poprawkach troszeczkę też skiepścił, ale to tak z tymi poprawkami jest. Jeszcze mi się przypomniało, że ktoś może wspomnieć oczywiście, że dosyć dobrym konkurentem jest Hammerhead Karu 2. Też jest to dobry konkurent, tym bardziej, że też ostatnio są dosyć spore przeceny na niego, więc albo Karu szykuje coś nowego, bo przecenia oficjalnie z 400 dolarów na 300, czyli 100 dolców to jest ponad 400 zł taniej, albo po prostu te liczniki nie sprzedają się na tyle dobrze, żeby utrzymywać cenę katalogową, jak na przykład Wahoo Roam V2. No i liczniki IGP Sportu, bo tak naprawdę liczniki IGP Sportu cały czas trzymają się ceny katalogowe, wiadomo, są rabaty poprzez tam jakieś na przykład kody, ale jeżeli chodzi o ceny katalogowe, są cały czas takie same. Myślę, że pewnie cena IGS-u tego starszego 630 powinna spaść, o ile w ogóle on będzie nadal kontynuowany, bo pytanie, czy jest sens trzymać dwa prawie takie same liczniki z różnicą 200 zł. Jakby spadło chociażby o stówkę, no to już wtedy jest kwestia do zastanawiania się, czy faktycznie jest sens dopłacać te 300 zł do segmentów, które nie są związane ze strawą, do końca ewentualnie do przeliczania trasy. A IGP Sport jest to coś takiego pośredniego, na pewno za mniejsze pieniądze, bo możemy zaoszczędzić prawie dwa razy tyle, bo tamte katalogowo w granicach 1900 zł, tutaj mamy 1250, no to może nie no, dwa razy tyle, ale jakieś 30-40%, więc to jest sporo. Jeżeli ktoś jest gadżeciarzem, ale nie chce mu tak mocno wydawać dużo pieniędzy, no to myślę, że IGP Sport licznik, że sprawdzi się przy jego potrzebach. Czyli po moim przykładzie. Korzystałem z Garmina, korzystałem z Wahoo. Wahoo do tej pory dla mnie było najlepszymi opcjami, ale no trochę tam przekombinowali według mnie i dla mnie na przykład teraz IGP Sport
Jeżeli poprawi działanie z InPeakiem, to już naprawdę będzie bajka. Ma wszystko, co według mnie licznik powinien mieć. Jest prosty w obsłudze, nie ma z jakichś tam skomplikowanych rzeczy i naprawdę super. Nie mam tak to na co narzekać, a można przy okazji zaoszczędzić trochę pieniędzy. Więc jeżeli Wam się podoba ten licznik, to oczywiście możecie kupować. Pamiętajcie, że za dodatkowo jeszcze kod 10% na sklepie Trezado. Nikogo nie zmuszam. Jeżeli po prostu uważacie, że to licznik, który może Wam się sprawdzić, to możecie go kupić, ale nie musicie. Każdy ma prawo wyboru. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie, to oczywiście pytajcie, a tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.